No przede wszystkim nie można żyć i uprawiać architektury, nie mając jakichś podstaw do malowania, do widzenia przestrzeni, kolorów, tej wrażliwości. To musi być po prostu, bo inaczej nie jesteśmy w stanie ludziom to przekazać, a przecież każdy z obiektów nie jest tylko bryłą w przestrzeni, to jest po prostu pewien element istotny naszego życia. On na nas oddziaływuje i stąd nie może to być przypadkowa rzecz. I stąd malarstwo jest takim immanentnym elementem po prostu życia architekta. Rysunek, malarstwo, no różne rzeźby, rzeźby również, różne działanie artystyczne, bo niektórzy tworzą happeningi na przykład po to, żeby zbadać tą pewną socjologię oddziaływania na ludzi, a to wszystko to właśnie tworzy tą naszą przestrzeń i kształtuje nas też. Gdzie jest ta kreska architekta w sztuce, w malarstwie? W malarstwie? Ja się nie posługuję kreską w malarstwie, bardziej plamą. Plama jest czymś dynamicznym, coś, co tworzy chwila. Panowie, skąd pomysł na tę wystawę? Dwa pokolenia, bo ojciec i syn. Warto byłoby zapytać, co łączy, gdzie są tu elementy spójne, a które są wyraźnie rozłączne. Łączy nas niewątpliwie pasja. Pasja pokazywania przestrzeni, kolorów, to na pewno. Ale też i obserwacji otoczenia. Uwielbiamy naturalną przestrzeń krajobrazu, ale też i krajobraz miejski. Jeżeli to są ciekawe obiekty, zaułki ze światłocieniem, ze światłem szczególnie, bo to jest bardzo ważne, jakieś światło, no to wtedy uda się to pokazać lepiej i tym żyjemy. I myślę, że zarówno ja, jak i Piotr, no jesteśmy fanami miasta generalnie, ale niekoniecznie samego miasta z obiektami, budynkami, ale również z tą zielenią, która nam towarzyszy, bo przecież przyroda, ona jest wszędzie, dookoła i my tworzymy, tworząc miasta, uzupełniamy jakby przyrodę i to powinniśmy widzieć. I myślę, że w tych pracach to widać, że chcemy się wpasować. Przyroda zawsze łączyła się z architekturą i powinna się łączyć z architekturą, bo przyroda to jest wszystko, co nas otacza, z niej się wywodzimy trochę tak. Skały też tworzą architekturę. To też jest na tej bazie tworzymy budynki też. No, przecież zamki powstawały też na skałach, tak jak tutaj widać na moim obrazie. Czy to była też wspólna jakaś taka koncepcja, że to wystawimy, czy każdy z Was wybrał swoją tutaj drogę i dopiero to spotkało się tutaj na miejscu? Dokładnie, można tak powiedzieć, tak jak Pan powiedział, bo tato przedstawia trochę inną wizję swojego życia. Inne pokolenie przedstawia swoją wizję swojego życia też. Pokolenia się tak naprawdę wymieniają, bo to nie jest tak, że my się wykluczamy. Cały czas tworzymy coś wspólnego, cały czas budujemy coś co potem zostaje albo nie, bo to w zależności od tego, jak sobie radzimy też z odbiorcami, jak potrafimy się dogadywać z ludźmi, bo to jest istotne też, że architekt to też jest taki ktoś, kto buduje relacje w architekturze też między ludźmi, no bo to, tak jak mówił profesor Syty, że to socjologia też. To co jest najważniejszego w Twoich pracach? Mówiłeś, wychodzisz od tej plamy, natomiast co jest najważniejszego, to co obserwujemy tutaj, między innymi w tej przestrzeni w galerii? Na pewno jest to dialog pomiędzy odbiorcą a artystą, bo to są emocje, to jest część nas, to jest coś, co możemy dać ludziom, co możemy się dzielić energią. Ja akurat staram się dzielić energią pozytywną, żeby jednak mimo wszystko, żeby czuć wibrację między ludźmi. I się bardzo cieszę za każdym razem, jak ktoś podchodzi i widzi, o, ta plama mi się podoba na przykład. Piotrze, na koniec nie mogę nie zapytać, czy to przez to, że tata architekt, to poszedłeś, jak to się mówi, w sztukę, czy to zupełnie integralna decyzja i przypadek? No przypadek to na pewno nie był też, bo początkowo też chciałem iść na architekturę, ale jednak inne drogi spowodowały, że wylądowałem jako artysta malarz, ale dopełnia mnie jeszcze genealogia, tożsamość z miejscem w Opolu, z miejscem na Ukrainie, bo tam mamy przodków, mieliśmy też
I sercem jestem na Ukrainie, sercem jestem w Polsce. To jest chyba to, co powiedział Piotr. To jest bardzo ważne, że rzeczywiście on pokazuje relacje między odbiorcą a artystą i ta emocjonalność jest zarówno w takich zwykłych krajobrazach, jak i w takich nawiązujących do jakichś figuralnych sytuacji i tematów. Natomiast u mnie to jest bardziej przedstawienie pewnej scenerii, przedstawienie światłocienia, przedstawienie obiektu, aranżowanie pewnej sytuacji, która powstała, którą zaobserwowałem i chcę pokazać ją w jakiś sposób, w sposób artystyczny. Czyli jest to bardziej takie odtworzeniowe, powiedzmy sobie, prawda? Bo architekt jednak w dużej mierze jest osobą, która musi zaobserwować i zobaczyć, w jaki sposób może uzupełnić to, co zastał. I może tak, i dokumentuje w jakiś sposób, ale może to w formie kontrastu zrobić albo w formie kontynuacji. I stąd w moich obrazach jest szukanie tego sedna, tego, co widzę. Pokazanie tego piękna, czy tego tematu, który jest najciekawszy w danym miejscu. Właśnie po to, żeby go wykorzystać później, na przykład w projektowaniu i wpisać się w to, nie niszcząc tego, co jest. Prawda? Także to jest element mojej pracy. Malarstwo jest elementem mojej pracy.